Dzień dobry, witam wszystkich mieszkańców Gminy Kraśniowice. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za oglądanie moich poprzednich filmów, za komentowanie, za lajki, za udostępnianie. I także chciałbym podziękować za no, pochlebne opinie, jakie spotkały mnie po emisji tych filmów. Ludzie mi dziękują za to i proszą o więcej, więc ja, jakby to powiedzieć, no, nie mogę spocząć na laurach w dniu dzisiejszym chciałbym porozmawiać na temat, chciałbym przedstawić Państwu pewną sytuację jakie to są genialne pomysły u nas w Krośniewicach sama, jak sama nazwa tego hasła mówi, Krośniewice jest to gmina z pomysłem także proszę Państwa dnia jak tutaj mam na karcie informacyjnej 7 czerwca 2022 roku w pracownicy miejskiego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na ulicy Toruńskiej rozpryskiwali. randap w celu no, pielęgnacji trawników przy, przy krawężniku, tak żeby to zielsko, żeby te roślinki je po prostu zniszczyć. No, doszło do mojego strucia. Tam żadne, żadne nie zostały zachowane przepisy ustawy o środkach ochrony roślin. Po prostu, w, bez żadnego zabezpieczenia, taśmami jakimiś przed wejściem ludzi na ulicach były rozpryskiwane herbicydy, no glifosat dokładnie, to jest składnik randapu, ale także innych herbicydów mam tutaj mam tutaj wyniki, potwierdzające to tutaj mam, ja tą sprawę zaraz na samym początku poszedłem do urzędu miasta, poszedłem do do pani Katarzyny Erdmando burmistrz, osobiście z nią o tym porozmawiać. Poszedłem też do Cezarego Jankowskiego. O, zwołano. zwołano tam e, takie krótkie spotkanie, na którym byłem obecny ja, pan Bechapowiec z Miejskiego, pani burmistrz, e, prawnik Urzędu Miasta, dyrektor miejskiego zakładu ówczesny. E, Cezary Jankowski i Marcin Wiśniewski, dyspozytor od y, zabezpieczenia zieleni. No i tam zaczęło się nieprzyjemnie, bo pan bh na mnie naskoczył, że co ja chcę w ogóle, gdzieś indziej się strułem i generalnie tutaj przychodzę, co ja, co ja od nich chcę, chcę jakichś pieniędzy czy coś. No tak zostałem w taki sposób nieelegancki potraktowany. Zrobiono, próbowano ze mnie zrobić na jakiegoś nie wiem, głupka, czy, czy, czy trudno, trudno to określić w ogóle. No, moją sprawę, ale ja się nie dałem zamieść pod dywan. Generalnie wezwałem kontrolę z wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, i tutaj została przeprowadzona, yy, zostało przeprowadzone pobieranie prób na kolejowej i też na ulicy Toruńskiej. Tutaj na Toruńskiej zostałem struty. Na Kolejowej pryskał Urząd Miasta. Na Toruńskiej pryskał Miejski Zakład. Tutaj mam następne dokumenty. Protokół oględzin. I tutaj mam Szanowni mieszkańcy, zapytanie do Miejskiego i do Urzędu Miasta, ile tego glifosatu zakupili w swojej całej historii. No i mamy, mamy proszę Burmistrz Kraśniewic, tą wiadomość, ktoś tą informację przygotował, Pani Burmistrz to podpisała. Urząd Miejski nałącznie no, łącznie 6 litrów w 21 i 22 zakupił. A tutaj mamy Miejski Zakład. Miejski zakład pisze tak, no nieprecyzyjnie bardzo, że od 2019 zakupuje od 1 do 5 litrów rocznie, to jest koncentrat, proszę Państwa, to się roz, roz, rozwadnia, rozrzedza i dopiero się tym pryska. Nie pamiętam, jaka tam jest proporcja dokładnie, ale no, kilkadziesiąt co najmniej, albo kilkaset litrów tego rozpryskali na terenie no, miasta. Zresztą o czym sami piszą, no, oczyszczalnia ścieków. Wymaga odchwaszczania. Tam na terenie kolei wąskotorowej było używane także. Tutaj mamy tą informację. Tutaj jest fakturka za przyjazd kontrolerki. O, a tutaj jest faktura za wykonanie analizy pozostałości pestycydów 738 zł. Generalnie tutaj mamy wyniki. To jest ulica Toruńska. Tu już, już jest tego niewiele, bo to były do, próby dopiero podjęte. Po pewnym czasie były zebrane. No, zostały zmyte przez deszcz. Wtedy były obfite opady deszczu. I co ciekawe, z tej ulicy, bo sprawdziłem to, wszelkie ścieki deszczowe, wody, wody opadowe, są zbierane kolektorem deszczowym i pod ulicą przechodzą do parku. Proszę Państwa, to jest glifosat jest taką substancją, która przenika do wód, do wód gruntowych, i row, do którego wpada po prostu rurociąg deszczowy, no przechodzi myślę, że ja wiem, z 10 metrów koło studni głębinowej, z której jest czerpana woda dla, dla miasta, no, badania. Żadne tego nie wykrywają, ale nie wydaje mi się do końca, nie byłbym tego taki pewien, żeby y, sanepid skutna miał odpowiednią. Y, miał odpowiednią po prostu aparaturę y, tak dokładną, żeby no, bardzo drobne ilości tego wykryć. Bo to no, naprawdę w, 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 w mikrogramach albo w pikogramach generalnie się y, znajdujemy no, pod progiem wykrywalności najprawdopodobniej. Także może, to nie, nie stwierdzam tego, bo jest to trudno stwierdzić, nie mam badań co do tego, żeby woda była tym skażona, ale takie ryzyko hipotetycznie istnieje, że ten glifosat z, z, z ulic mógł się w jakiejś części przedostać po prostu do wód pitnych, no bo spływał rowem, Spływał rowem obok którego jest studnia głębinowa, która ciągnie wodę tylko z 40 metrów z takiej niedużej głębokości. Bo te, te, też to sprawdziłem. Tu jest, proszę Państwa, już, już na grubo. Tu było na świeżo na ulicy kolejowej. Tu jest bardzo duża. To, jest, to działanie było. Nie wiem, jak to skomentować w ogóle. To całkowita bezmyślność, po prostu jak można wysłać ludzi. Do pryskania trawników w środku dnia, kiedy ludzie idą do pracy, idą po zakupy, kiedy no matki prowadzą dzieciaki do szkoły, kiedy ludzie wychodzą z, ze zwierzakami jakimiś na spacer, no, normalnie po prostu życie w mieście płynęło normalnym trybem, a w tym czasie pracownicy rozpryskiwali. Przecież oczywiście na pewno sami tego sami nie. Nie podjęli tej decyzji, tylko ktoś im to kazał robić, tak? Przełożeni. Tutaj mamy informację o tym, że przesłano mi sprawozdanie. To były te dokumenty, które wcześniej pokazywałem. Tutaj zapytałem urząd, nie urząd, miejski zakład odnośnie tej całej sytuacji o, o takie precyzyjne pytania i zadałem. Dostałem takie pokrętne odpowiedzi. Pracownicy mieli za zadanie wykonać oprysk na chodnikach, na kolejowej. Celem eliminowania wyrastających elementów w tym celu dokonali zakupu Agrosar. No to też jest ten herbicyd, który zawiera glifosat. Agrosar jest to nazwa handlowa. Glifosat to jest nazwa środka czynnego. No i tutaj takie informacje opryskie były wykonywane przez pracowników w tym roku po raz pierwszy i do chwili. Urząd nie otrzymał żadnej kary związanej z wykonywaniem tych oprysków. Pracownicy wykonywali opryski, posiadali kombinezony ochronne, natomiast pobranie środków nie jest ewidencjonowane, gdyż te środki znajdują się w podręcznym magazynku i korzystanie z nich nie było rejestrowane. Generalnie, generalnie tutaj jest pisane o jakichś środkach ochrony typu kombinezony ochronne. Proszę Państwa, jest, ja żadnego, a widziałem, Widziałem kilka razy żadnego pracownika, nigdy na terenie miasta w zonie ochronnym odpowiednim do herbicydów rozpryskiwania nie widziałem. Co też za chwilę pokażę Państwu, bo wyciągnąłem faktury zakupu tego typu środków z urzędu miasta. Nie ma tam takich kombinezonów. Tutaj mamy następne. To jest jakieś uzupełnienie tych informacji. Jeszcze poprosiłem o uzupełnienie. Pracownik Wydziału, inspektor Wydziału Inwestycji, to napisane jest, że polecenie wydał z zakupu. A pytam, teraz zapytam, kto wydał polecenie użycia. Tutaj się zaczyna nabieranie wody w usta, bo to pewnie spłynęło z góry. Ale nie będę się wypowiadał, kto, kto, kto to, tego dokonał. Nie wiem, nie mam wiedzy, mogę się tylko domyślać. Teraz tak, proszę Państwa, to jest faktura zakupu środków. To jest tak półmaska bez zaworka płasko składana. To jest taka covidowa maska. To nie ma nic wspólnego z ochroną, z ochroną po prostu dróg oddechowych przed no, wpływem herbicydu. Tutaj mamy okulary wizitor bezbarwne. To są takie okulary do jakichś tam drobnych prac chroniące oczy. Tylko i wyłącznie to nie są okulary szczelne. I okulary tylko są na oczy, a do takich, do takich herbicydów powinna być pełna maska na twarz z, z filtrem węglowym. Mamy spodnie wodnik, płaszcz wodnik, to są zwykłe deszczówki, kurtka wodnik, to też jest deszczówka. Rękawice hevaprene to nie są rękawice do rozkładania chemii. Tutaj mam następną fakturę Agrosar 5 litrów za zakup, kto to kupił. Urząd Miejski w Krośniowicach. Osłona twarzy przeciwodpryskowa. To jest taka przyubica do cięcia szlifierką kątową, do szlifowania. Także to nie ma nic wspólnego z ochroną człowieka, pracownika przed wpływem herbicydów. Przy państwa, glifosat jest takim dziadostwem, że to się dostaje do organizmu przez oczy, przez Skórę, przez błony śluzowe, a także wziewnie, czyli no, tutaj, pracownicy hmm. tutaj, następna informacja, wniosek o informację, i tutaj mam ciekawe, to są odpowiedzi. Miejski zakład odpowiedział, Cezary Jankowski, dyrektor ówczesny. Wcześniej miałem informację publiczną na to samo pytanie, że Miejski Zakład używał tych środków, a tutaj Jankowski pisze, że Miejski Zakład nie stosuje substancji chemicznej o nazwie glifosat. Też taka pokrętna odpowiedź. Zakład nie wykonuje zabiegów oprysku środkami chemicznymi, stosuje inne metody usuwania chwastów. Proszę Państwa, to jest nieprawda. To jest oczywista nieprawda, na co ja tutaj mam Dokumenty. To jest są, proszę pan, pan Jankowski, wystawił takie pismo. Ja nie wiem jak to się kwalifikuje, ale to jest moim, moim zdaniem miejski zakład. jest jednostka budżetowa gminy i no, chyba dyrektor takiej jednostki jest takim trochę urzędnikiem, a to według mnie to jest poświadczenie nieprawdy w dokumentach, ale nie będę się tutaj nad tym zastanowimy. Się, może sąd się nad tym pochyli. Proszę Państwa, tego typu to są, to są zdjęcia uszkodzonych płodów wad rozwojowych z Uniwersytetu w Lipsku. To jest takie opracowanie na temat glifosatu. To jest płód z Karasko w Ameryce Południowej. Nie wiem, czy w Argentynie, czy w Brazylii. Chyba w Argentynie. Tam było bardzo mocno opryskane tym glifosatem po polach kukurydzy. No, i dzieci po prostu w pobliżu no, do, dochodziło do porodów te, tego typu płodów. Tutaj mamy następny taki yy, wady rozwojowe. Nie wiadomo, czy to jest noga, czy to jest ogon. Straszne deformacje. No, też ma to wpływ na zwierzęta. Zwierzęta, które są karmione skażonymi paszami po tym po tym herbicydzie, no to takie są, takie są skutki tego. Tutaj mamy jeszcze jakieś no, szczegółowe opracowania dotyczące, co to wywołuje. Glifosat wywołuje takie choroby, alergie, odporność spada, cukrzyca, choroba Parkinsona, jest, no bo bardzo, bardzo szkodliwe to jest. Tutaj jest informacja, ustawa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu, z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresów, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. No, Tu trzeba jasno powiedzieć, to nie zostało zrobione. Na dowód, czego mam wynik. Gdyby to było zrobione dobrze, to nie byłoby tego problemu. Tutaj, proszę Państwa, jest zgłoszenie szkody do miejskiego zakładu. Sprawa jest oczywista, ale tutaj mamy odpowiedź, że nie uznaję Pana roszczenia co do zasady i wysokości. Ja nie, nie, nie rościłem o żadną oszkodowanie w jakiejkolwiek. W wysokości tylko po prostu zgłosiłem szkodę. No, od czego jesteście? Od rozpatrzenia tego. Albo od przespania do ubezpieczenia, do, do ubezpieczyciela. No, ale no tutaj widzę miejski staje okoniem. Proszę Państwa, yy, jak powiedziałem, jest to gmina z pomysłem, yy, jak truć ludzi yy, i się z tego próbować yy, po prostu wykpić. Powiem tak, zarówno Pani Burmistrz, jak i Wiceburmistrz, jak i dyrektor Jankowski ówczesny Miejskiego Zakładu, jak i teraz obecny pełniący obowiązki. Są to ludzie odpowiedzialni za wiele rzeczy w gminie, także za nasze zdrowie. Proszę Państwa, oni po prostu zajmują się wodociągami. Mieliśmy w zeszłym roku przykład, no myślę, że to chyba wszyscy mieszkańcy Krośniewic odczuli, mieliśmy skażony wodociąg bakterią coli. Mamy co, co, co po prostu widać w dokumentach, co najmniej ja zostałem struty. nie będę się wypowiadał, jaka liczba ludzi została, czy została struta, ale możemy się tego tylko domyślać, że wtedy, kiedy to był 7 czerwca, była opryskiwana Toruńska, no to, to co najmniej ja jeden, tak? A ilu jeszcze ludzi to po prostu wtedy się przechodziło przez tą ulicę, nie wiem. Nie wiem, ile na kolejowej. Po prostu to jest, to jest jakiś dramat. Ja się, ja się zastanawiam, czy ja... Czy, czy ja naprawdę śpię, czy, 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 czy to jest po prostu czy to jest zły sen, no takie rzeczy się dzieją, a po prostu no jest spróbowana sprawa być zamieciona pod dywan, także drodzy Państwo naprawdę zastanówmy się, zastanówmy się poważnie ja ten materiał upubliczniam dopiero teraz ze względu na to, że gdybym to zrobił wcześniej powiedzmy rok przed wyborami czy nawet dwa, to po prostu sprawa by przyschła i na pewno nie miałaby większego wpływu, bo ludzie mają krótką pamięć. A zwłaszcza, krótką pamięć mają politycy. Sprawa by przyschła i rozeszłaby się po prostu po kościach. Stąd dopiero dzisiaj decyzja o tym, żeby tą sprawę nagłośnić. Także proszę, proszę o obejrzenie, udostępnienie i odsunięcie tej ekipy od zarządzania tym, tym miastem. Poprzez po prostu ich niewybieranie. Także dziękuję za uwagę i apeluję o zdrowy rozsądek. Pozdrawiam.